Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Kiedy pracowaliśmy nad ustawą deregulacyjną tutaj w Sejmie, jeszcze przed tym, zanim poszła ona do Senatu, zanim ją przegłosowaliśmy, Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało dwie propozycje. Pierwsza propozycja to było obniżenie okresu, w którym osoby, które zdały egzamin prokuratorski albo sędziowski i pracowały przez okres, jak w tej chwili jest w ustawie, 5 lat na stanowiskach referendarza sądowego, asesora sądowego czy prokuratorskiego i innych tego typu, a także osoby, które uzyskały tytuł doktora nauk prawnych, a pracowały przez okres co najmniej 5 lat, wykonywały czynności wymagające wiedzy prawniczej przy świadczeniu pomocy prawnej w kancelariach adwokackich czy radcowskich, aby ten okres został skrócony do 3 lat. Państwo się na to nie zgodziliście, odrzuciliście poprawkę, którą zgłaszało w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość. Ale przeszła inna propozycja, aby osoby, które dopiero starają się, żeby przystąpić do egzaminu radcowskiego czy adwokackiego, miały 5-letni okres praktyki zdobywania doświadczenia zawodowego poza aplikacją skrócony do lat 3. Zgodziliśmy się na to, byliśmy za tym wszyscy tutaj w Sejmie. Ta propozycja przeszła. Senat podnosi ten okres do 4 lat, a więc cofa tą deregulację. Komisja w wyniku propozycji ministerstwa przyjmuje, żeby poprzeć tą poprawkę Senatu. Prawo i Sprawiedliwość się z tym nie godzi. Panie ministrze, dlaczego chcecie cofnąć tą deregulację? Dziękuję bardzo.